Dobry wieczór, witam serdecznie. Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika. Zanim rozmowa z gościem, to łączymy się z Adrianem Stankowskim, który jest w Radomiu, przed zakładem karnym, przed aresztem śledczym w Radomiu, w którym przebywa Mariusz Kamiński. Adrianie, trwa manifestacja. Jak wygląda sytuacja na miejscu pod aresztem śledczym? Manifestacja już oficjalnie została zakończona, ale tutaj jeszcze wciąż jest gorąca atmosfera, ogromne wzburzenie na fakt, że poseł Rzeczpospolitej znajduje się tutaj za murami. Długi czas przemawiała dzisiaj żona Mariusza Kamińskiego. Najważniejsza informacja jest taka, że umożliwiono jej krótką rozmowę z Mariuszem Kamińskim. Na moje pytanie, jak się czuje Mariusz Kamiński, no on przekazał, że się czuje dobrze, ale żona, no jak trochę jak żona, powątpiewa, czy to prawda, czy on po prostu jak mąż jej nie uspokajał. Było tutaj spore grono parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, pan senator Stanisław Karczewski, eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska, pan Zbigniew Kuźmiuk, Anna Kwiecień, Marek Suski. To wszystko, wszyscy tutaj są po prostu oburzeni tym faktem, że no znowu doczekaliśmy do takich czasów, kiedy w Polsce, w Rzeczpospolitej Polskiej są więźniowie polityczni. To bardzo, jak Państwo słyszycie, no jest bardzo głośna atmosfera. Przed manifestacją, to mi się rzuciło w oczy, puszczane były piosenki Jana Krzysztofa Kelusa, piosenki, na których ja się wychowałem, w tym piosenka Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałą ludzkie plecy. To nie możemy dopuścić do takiego, do powrotu w pełni tych czasów. Tutaj wszyscy ludzie, z którymi rozmawiamy, no rozmawiałem w tym, no, ludzie represjonowani w czasie stanu wojennego podkreślają, że no, czują zapach tych samych czasów, że jeszcze chwila, jeżeli im pozwolimy, to będzie jeden do jednego sytuacja, w której już kiedyś żyliśmy, które to czasy nie mogą wrócić w Polsce. To była relacja Adriana Stankowskiego sprzed aresztu śledczego w Radomiu, gdzie przebywa Mariusz Kamiński, współtwórca Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bardzo Ci dziękuję, Adrianie. Tuska, nie boimy, panie Tusk, słuchaj pan, my się ciebie... A my w takim razie przechodzimy do rozmowy z gościem wieczoru. Moim i Państwa gościem jest Adam Bielan, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, witam panie pośle. Dobry wieczór panie redaktorze, witam wszystkich widzów Telewizji Republika. Zacznijmy od tych wydarzeń, które no, bardzo dynamicznie rozwijają się w prokuraturze krajowej. Decyzja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara w sprawie tego, że prokurator krajowy Dariusz Barski faktycznie nie jest prokuratorem, bo rzekomo stan spoczynku, w którym się znajdował, został z tego stanu spoczynku, no, w sposób rzekomo nieprawidłowy powołany, i kolejne informacje, oświadczenia zastępców prokuratora generalnego, prokuratorów prokuratury regionalnej, no, z których wynika, że jednak cały czas Dariusz Barski prokuratorem krajowym jest. Pytanie do pana, panie pośle, czego możemy się spodziewać? Czy jutro również do gabinetów w prokuraturze krajowej zapukają silni ludzie, aby no, wyprowadzić prokuratora Dariusza Barskiego? No, nie można tego wykluczyć. To jest nawiązanie do słynnej wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, jak będą rozwiązywać problemy, kiedy prawo nie stoi po ich stronie. Tutaj pewną wskazówką była również wypowiedź samego Tuska, który powiedział, że będą stosować prawo tak, jak oni je rozumieją. W przypadku odwołania prokuratora krajowego potrzebna jest zgoda
prezydenta. Takiego wniosku do pana prezydenta w ogóle nie było. Nie było tym bardziej wniosku o powołanie następcy pana prokuratora Barskiego, więc w tej sprawie sytuacja jest oczywista. Pan minister Bodnar naruszył ustawę, nie odwołał skutecznie pana prokuratora Barskiego i w związku z tym wprowadza olbrzymie zamieszanie w działania prokuratury w tak kluczowym momencie, w jakim nasz kraj się znalazł. Chodzi tutaj choćby o wojnę, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Wprowadzanie tego rodzaju podziałów do tak ważnych instytucji, odpowiadających również za bezpieczeństwo państwa, jak prokuratura, jest działaniem skandalicznym, jest działaniem antypaństwowym. Ale jak w takim razie, panie pośle, ja tylko wejdę w słowo, jak w takim razie można interpretować sytuację, w której najpierw, no de facto na prośbę Adama Bodnara, Dariusz Barski, prokurator krajowy, powołuje jako prokuratora prokuratury krajowej Jerzego Bilewicza, no a potem okazuje się, że według opinii prawnych posiadanych przez Adama Bodnara faktycznie Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym. No to po co ta cała, no, można powiedzieć, prośba, wnioski, skoro można było od razu wykorzystać te, no, wątpliwe, trzeba przyznać, zdaniem różnych wielu prawników i przede wszystkim zastępców prokuratora generalnego opinii? Dokładnie tak. Pan nawiązuje do czynności, do wydarzeń, które odbyły się 12 stycznia, kiedy prokurator generalny Adam Bodnar wnioskował do prokuratora Barskiego o powołanie pana prokuratora Jacka Bilewicza. I wtedy, 12 stycznia, jak rozumiem, uważał, że pan prokurator Barski jest skutecznie powołany i pełni obowiązki prokuratora krajowego, po to, żeby 3 godziny później stwierdzić, że jego powołanie kilka lat temu odbyło się w sposób niezgodny z prawem. Przypomnę również, że pan Bodnar przez wiele dni namawiał pana prokuratora Barskiego do złożenia rezygnacji, czyli doskonale wiedział, że nie ma możliwości jego odwołania bez zgody pana prezydenta. No ale jak rozumiem, przyszły polecenia z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pewnie pan Donald Tusk zadzwonił, wyraził swoje rozczarowanie, że tak długo trwa przejmowanie przez silnych ludzi kolejnej instytucji. I pan Bodnar, jak sądzę, miał wykręcone ręce i posunął się do złamania ustawy. No, naraża się oczywiście na odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu w momencie, kiedy taka większość skłonna do postawienia pana Bodnara przed Trybunałem Stanu się znajdzie. To pewnie będzie w przyszłym parlamencie. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dziwię się, że pan Adam Bodnar, który był przez lata rzecznikiem praw obywatelskich i tak często krytykował wówczas rządzących, nas, polityków Zjednoczonej Prawicy, mamy problem na łączach, ale myślę, że za chwilę uda się przywrócić łączność. Nasz gość Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w prokuraturze krajowej. Już mam informację, że jesteśmy już połączeni. Halo, halo, panie pośle, czy... Tak. Słyszy nas pan, tak, bo zerwało nam połączenie. Ja tylko wejdę w słowo. Donald Tusk twierdzi, że Adam Bodnar nie otrzymywał od niego żadnych instrukcji, że te działania, które są obecnie prowadzone, które budzą tak wielkie kontrowersje i są przede wszystkim zdaniem zastępców prokuratora generalnego po prostu działaniami bezprawnymi, to są działania Adama Bodnara, nie Donalda Tuska. Jak pan komentuje te słowa, które padły podczas wywiadu dla 3 redakcji? My jako Telewizja Republika również chcieliśmy wziąć udział w tym wywiadzie, no ale nam odmówiono, nie zostaliśmy zaproszeni. Ale to właśnie podczas tego wywiadu padły te słowa. Jak pan to komentuje, że Donald Tusk twierdzi, że to nie on, to Adam Bodnar? Chyba nikt w to nie wierzy. To będzie z całą pewnością kiedyś przedmiotem badania komisji śledczej, gdzie zeznając pod przysięgą ci panowie będą musieli na ten temat mówić. Ja uważam, że kluczem do działania takich ludzi w tej chwili jak pan minister Bodnar czy pan minister Sienkiewicz są słowa Tuska, przepraszam bardzo, z początku trwania tego rządu, czy w momencie, kiedy powoływał ministrów, kiedy powiedział, że to są ministrowie powołani na jakiś czas, na kilka miesięcy być może, do wykonania określonych zadań. Ergo
jeżeli się nie sprawdzą, jeżeli nie będą działać szybko, jeżeli nie będą wprowadzać silnych ludzi, jeżeli nie będą łamać prawa, tak jak chce tego Tusk. W przypadku Sienkiewicza przecież to było oczywiste po decyzji Krajowego Rejestru Sądowego o odmowie wpisania tych nielegalnych akcji Sienkiewicza. To jest chyba dla wszystkich jasne, że Sienkiewicz złamał prawo. Jestem przekonany, że miał tutaj ścisłe polecenia i presję ze strony Donalda Tuska. To on jest mózgiem całej tej operacji i to on wywiera presję na tych ludzi, co oczywiście w żaden sposób ich nie usprawiedliwia, bo w Polsce nie ma przymusu, żeby być ministrem. Jeżeli ktoś kogoś zmusza do nielegalnych działań, to po prostu zawsze można złożyć rezygnację. No, tylko że w tej sytuacji mówimy o prokuraturze, mówimy o bardzo istotnym elemencie bezpieczeństwa państwa. Okazuje się, że jedna z pierwszych decyzji Adama Bodnara to było odwołanie z delegacji, między innymi z prokuratury krajowej, z prokuratur regionalnych, tych prokuratorów, którzy prowadzą bardzo ważne śledztwa. Śledztwa gospodarcze, śledztwa dotyczące szpiegostwa. No i pytanie do pana, panie pośle, jakie konsekwencje dla tych bardzo ważnych, istotnych śledztw mogą być właśnie te odwołania delegacji, a co za tym idzie, no to, że ci prokuratorzy najprawdopodobniej tych śledztw już dalej nie poprowadzą, będzie trzeba zmienić prowadzących śledztwa, no a chociażby w przypadku afery GetBack, jednej z największych afer gospodarczych, no akta sprawy są liczone nie w setkach, ale w tysiącach tomów. Po pierwsze, to całkowicie paraliżuje działalność prokuratury krajowej. Po drugie, takie nielegalne powołanie pełniącego obowiązki prokuratora krajowego może doprowadzić do sytuacji, w której przestępcy będą odwoływać się i to najprawdopodobniej skutecznie od decyzji prokuratury krajowej, na przykład gdy wnioskuje o przedłużenie aresztu. To doprowadzi do gigantycznego zamieszania i to w momencie, kiedy, tak jak już mówiłem wcześniej, Polska sąsiaduje z krajem, w którym toczy się wojna i prokuratura krajowa przecież też podejmuje szereg czynności, na przykład dotyczących wnioskowania o areszt dla osób złapanych na działalności szpiegowskiej. Panie redaktorze, jako doświadczony dziennikarz, reporter też wielokrotnie relacjonował walkę również na tym polu państwa polskiego ze szpiegami rosyjskimi czy białoruskimi, którzy działali w ciągu coraz bardziej intensywnie w ciągu ostatnich 2 lat na naszym terenie. I w takim momencie paraliżowanie służby odpowiedzialnej za nasze bezpieczeństwo jest całkowicie nieodpowiedzialne. I dzieje się to tylko dlatego, żeby do końca zrealizować doktrynę Neumanna. Przypomnę, polityka Platformy Obywatelskiej, który kiedyś nagrany w rozmowie ze swoimi kolegami działaczami w Tczewie powiedział: dopóki jesteś w Platformie, nic ci nie grozi ze strony wymiaru sprawiedliwości, dopóki nas nie zdradzisz, będziesz bezkarny. Żeby tę bezkarność dla polityków Platformy... Halo, halo, znowu mamy problemy na łączu. Problemy, no niestety zdarzają się takie sytuacje. My rozmawiamy cały czas o prokuraturze krajowej, o tym, co dzieje się i czy jutro dojdzie do wejścia silnych ludzi Donalda Tuska do prokuratury krajowej, aby wyprowadzić Dariusza Barskiego, prokuratora krajowego, który według zastępców prokuratora generalnego, jak wynika z oświadczenia, cały czas jest prokuratorem krajowym, a powołanie na pełniącego obowiązki prokuratora krajowego Jerzego Bilewicza jest bezprawne. Już mamy, odzyskaliśmy łączność z naszym gościem, Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jeszcze pytanie, bo mówimy również o tym, co zapowiadała Platforma Obywatelska, koalicja 13 grudnia, rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, no i wśród nich między innymi Komisja Śledcza do Spraw Wyborów Kopertowych, gdzie pada pana nazwisko. Jarosław Gowin, były wicepremier, mówił o tym, że to pan był pomysłodawcą wyborów kopertowych w 2020 roku. Pan słuchał zeznań Jarosława Gowina? Widziałem zeznania pierwszego dnia i widziałem fragmenty zeznań drugiego dnia. No, to, co mówił pan Jarosław Gowin, jest dla mnie zaskoczeniem. On powtarza to, co mówił publicznie, niejako usprawiedliwiając się ze swojej działalności w kwietniu 2020 roku. Później
Przypomnijmy, że 28 marca Sejm przegłosował również głosami Jarosława Gowina rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla ponad 10 milionów Polaków, dla ponad 1/3 uprawnionych do głosowania. W moim przekonaniu to głosowanie było dość kontrowersyjne, bo wówczas Sejm zdecydował o tym, że głosy będą trafiały za pomocą listów poleconych. W Polsce kolportuje się mniej więcej 50 milionów listów poleconych rocznie i sądzę, że to przekraczało możliwości Poczty Polskiej. I dzień później, 29 marca w Bawarii, największym landzie w Niemczech, skutecznie przeprowadzono drugą turę w sposób całkowicie korespondencyjny, w inny sposób logistyczny niż Sejm zdecydował dzień wcześniej. Ja opowiadałem się za tym, że Polska powinna, wypełniając wymogi konstytucyjne, bo przypomnę, że już wtedy były zarządzone przez panią marszałek Sejmu wybory prezydenckie na maj, spróbować rozwiązania bawarskiego, które już zostało sprawdzone. Ale panie pośle, czy to był błąd z perspektywy czasu? Błąd, który jak twierdzą przedstawiciele koalicji 13 grudnia, kosztował Skarb Państwa niepotrzebne dziesiątki milionów złotych? Ja myślę, że gdyby nie tamte działania, to nie odbyłyby się wybory w roku 2020 i nikt nie wie tak naprawdę, biorąc pod uwagę później fazy rozwoju COVID-u, kiedy one by się odbyły. Bo gdyby zmuszono, a Jarosław Gowin brał w takiej próbie zmuszenia premiera w pewnym momencie udział do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, to wydłużało procedurę o 3 miesiące. Jesienią 2020 roku nie było absolutnie warunków do zorganizowania wyborów prezydenckich ze względu na drugą falę, znacznie większą falę COVID-u. Podobnie zimą, więc nie wiemy, kiedy te wybory by się odbyły, a przypomnę, że w sierpniu kończyła się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. I ten wątek aktorów zewnętrznych, tak to określę, przede wszystkim mówiąc wprost rosyjski wątek, Rosjanom zależało na destabilizacji kraju frontowego, bo już wtedy przecież były bardzo zaawansowane, co dzisiaj już wiemy, plany inwazji na Ukrainę, a Polska w obronie Ukrainy, choćby z powodów logistycznych, jako największy hub logistyczny, była kluczowa. Ten wątek rosyjski jest szalenie ważny, ale to, żeby zbadać, kto próbował zdestabilizować sytuację w Polsce poprzez uniemożliwienie wyborów. Na koniec jeszcze, jeśli ale przepraszam, panie pośle, pytanie tylko. Czy ja dobrze rozumiem, że pan posiada wiedzę, konkretną wiedzę na temat tego, że Rosjanie chcieli zdestabilizować sytuację właśnie poprzez, no, na przykład takie działania, które miały uniemożliwić wybory prezydenckie w 2020 roku? To jest oczywiste dla każdego, kto śledzi sytuację w naszym regionie, że Rosjanie takiej próby chcieli dokonać. I moim zdaniem po otoczeniu Jarosława Gowina pojawiały się osoby, które w oczywisty sposób mają linki ze stroną rosyjską. Było to opisane w mediach, w prasie. Chodzi choćby o... Halo, panie pośle, niestety po raz kolejny straciliśmy łączność i to w wątku, który wydaje się szalenie ważny i istotny. Panie pośle, jeszcze raz, mówi pan o wątku rosyjskim. Pan posiada dowody, poszlaki na to, że faktycznie Rosjanie i tak jak pan powiedział, osoby z otoczenia Jarosława Gowina mogły działać na rzecz Rosji? Będę o tym mówić podczas moich zeznań przed komisją śledczą. Będę mówić o tym wątku dotyczącym choćby satelitarnego systemu kontroli pojazdów. Za jednym z oferentów stali z jednej strony Rosjanie, a z drugiej strony jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Gowina w tej sprawie lobował i opisywały to media. Mam w tej sprawie również większą wiedzę. Natomiast to, co jest kluczowe, to to, że w tym samym czasie trwały próby obalania rządu, zmiany większości rządowej. W tym samym czasie, kiedy Jarosław Gowin gościł w domu Michała Kamińskiego, obecnie wicemarszałka Senatu, do czego na szczęście członkowie komisji dotarli i no, zmusili mnie jako premiera Gowina po raz pierwszy do tego, że przyznał publicznie, że gościł w domu Michała Kamińskiego, to w tym samym czasie Michał Kamiński w wywiadzie dla Superekspresu mówił o potrzebie zmiany marszałek Witek i proponował również kandydaturę Jarosława Gowina. Więc plan był bardzo oczywisty. Z jednej strony wykorzystanie ambicji osobistych Jarosława Gowina do tego, żeby zamieszać mu w głowie funkcją marszałka, czy być może nawet premiera w jakiejś konstrukcji, a z drugiej strony uniemożliwienie doprowadzenia do wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie. Na szczęście ten plan się nie udał. I na koniec
sprzeciw Jarosława Gowina wobec wyborów korespondencyjnych najlepiej podsumowuje dokument z 6 maja, który on podpisał własnoręcznie, w którym zobowiązuje się do tego, że wybory w odłożonym terminie odbędą się w pełni w sposób korespondencyjny. Jak wiemy, one się odbyły na przełomie czerwca i lipca już w trybie normalnym, a Jarosław Gowin jeszcze 6 maja podpisał się pod dokumentem, wspólnym dokumentem z Jarosławem Kaczyńskim, którym domagał się de facto do zorganizowania. Panie pośle, zostało nam dosłownie półtorej minuty i ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o Parlament Europejski, w przyszłym tygodniu posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego, na którym miał wystąpić Donald Tusk. Dlaczego szef rządu koalicji 13 grudnia nie będzie w przyszłym tygodniu występował w Parlamencie Europejskim? Co się stało? A to jest bardzo ciekawe, tajemnicze. Rzeczywiście pani przewodnicząca Metsola poinformowała nas, że było w planach wystąpienie Tuska na sesji styczniowej, która rozpoczyna się w poniedziałek w Strasburgu, i nagle z tego planu się wycofano. Moim zdaniem dlatego, że dzisiaj dla tej większości w Parlamencie Europejskim Tusk jest obciążeniem. On musiałby podczas takiej debaty wytłumaczyć się z tych wszystkich bezprawnych działań łamiących konstytucję, które podejmuje w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce. I to z całą pewnością, ta rezygnacja z wystąpienia Tuska w przyszłym tygodniu w Strasburgu nie jest przypadkowa. Ale to też pokazuje, że nawet na Zachodzie, mimo że wciąż Tusk cieszy się olbrzymim poparciem, bo on przede wszystkim gwarantuje w Polsce przeprowadzenie najważniejszych reform z punktu widzenia eurokratów, czyli reformy migracyjne i reformy zmiany traktatów, ale nawet oni widzą, że styl, w którym to się dzieje, i przede wszystkim łamanie konstytucji i łamanie zasad praworządności może być z ich punktu widzenia bardzo niewygodny, bo stanowi pretekst do działania w innych krajach. To ostatnie pytanie, czy Komisja Europejska faktycznie chce relokować nielegalnych migrantów do Polski, bo takie informacje krążą nieoficjalnie. Czy pan jako europoseł ma wiedzę, czy ten pakt migracyjny, który już został przyjęty, będzie teraz podstawą do tego, że w Polsce znajdą się nielegalni migranci z krajów afrykańskich bądź Bliskiego Wschodu? Oczywiście, że ten pakt, który został przyjęty 20 grudnia, może stać się podstawą do zmuszenia Polski do przyjęcia, i to znacznie większych liczby migrantów, nielegalnych migrantów, niż dotąd sądziliśmy, bo w tym tygodniu, który mija dzisiaj, mieliśmy wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy mówią o tym, że powinniśmy jako Europa przyjmować rocznie ponad 3 miliony migrantów, bo inaczej umrzemy z głodu. Takie słowa padają w tej chwili z ust Komisji Europejskiej. Więc widać wyraźnie, że to jest celowy plan zmian struktury społecznych w Unii Europejskiej. A jeżeli Polska się nie będzie na to zgadzać, to będzie płacić kolosalne kary. I na taki pakt migracyjny rząd Tuska już... No i niestety straciliśmy po raz kolejny łączność z naszym gościem. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawiałem nie tylko o tym, co dzieje się w naszym kraju w związku z działaniami rządu Donalda Tuska, ale również z tym, co dzieje się w Europie. Widzę, że jesteśmy ponownie na wizji. Panie pośle, to podsumowując już kwestia tych nieoficjalnych informacji, jeśli chodzi o relokację przymusową nielegalnych migrantów do Polski. Czy pan ma informację, że Komisja Europejska już tego typu plan posiada i że ten plan może być niedługo ogłoszony? Ten plan ruszy bardzo szybko, bo takie są plany eurokratów w Brukseli i tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest przypadek, że pierwszą decyzją na forum europejskim, decyzją rządu Tuska, tej koalicji 13 grudnia, była zgoda na ten plan migracyjny. Tej zgody polski rząd udzielił 20 grudnia, czyli zaledwie tydzień po jego powołaniu. Do tego było potrzebne przejęcie władzy przez Tuska. Między innymi do tego, niestety, to nie wszystko, jak wiemy, choćby z wczorajszej konferencji, którą Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie, to dotyczy również zmiany traktatów, które w znaczącym stopniu pozbawiają nasz kraj suwerenności. My o tym mówimy już od wielu miesięcy. Często nam zarzucano, że niepotrzebnie straszyliśmy Tuskiem. Dzisiaj widać po miesiącu jego rządów, że wszystko to, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej, niestety się sprawdza.
No to teraz jeszcze jedna kwestia, być może, która jest też bardzo, nawet bym powiedział, istotna. Kwestia tego, że dzisiaj, w momencie, w którym łamane jest prawo, łamana jest praworządność, na ile Zjednoczona Prawica będzie informowała o tym międzynarodowe organizacje? No to te same organizacje, które przecież Platforma Obywatelska informowała o działaniach z kolei Zjednoczonej Prawicy, gdy właśnie Zjednoczona Prawica była u władzy. Informowanie to jedno, ale w polityce też trzeba być skutecznym, dlatego szalenie ważne będą wybory, nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak ważnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w ogóle w historii Unii jeszcze nie było, bo to przyszła większość w Parlamencie Europejskim zdecyduje, jaki będzie kształt traktatów. Ten plan centralizacji Unii Europejskiej, który skutecznie niestety realizują krok po kroku Niemcy i Francuzi, również poprzez zgodę Parlamentu Europejskiego 2 miesiące temu, może być zatrzymane tylko wtedy, jeżeli będzie mobilizacja środowisk suwerennościowych w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do tego celu potrzebne jest również zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, więc my będziemy bardzo ciężko pracować, żeby i oczywiście tak, w poprzednich wyborach samorządowych, ale również w wyborach europejskich odnieść jak największy sukces. I tak mówi Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy już za chwilę. Kolejni goście i kolejne komentarze.